Chyba, że zakupy z Rossmana 116 zł łącznie. Szczoteczki. Ta będzie moja. Wziąłem eksperymentalnie szampon do włosów. Pierwszy raz, bo zawsze biorę Timoteja, a tym razem wziąłem taki. Dla taty żel pod prysznic. Kostki. Kostki kulki do kibelka. Całkiem spoko produkt. Do spróbowania suchy szampon. Pierwszy raz w życiu w ogóle będę go używać. Zobaczymy. Bo wczoraj miałam taką sytuację, że była zimna woda, a akcja była nie z tej ziemi. I to dla mamy. Szampony. Rumianek. Nagietek. I pokrzywa. Już Wam szybko pokazuję zakupy spożywcze. Zakupy z Lidla oczywiście. Pomidory. Może Wam pokażę, ile to kosztowało. Też podobnie. Trochę więcej. 122,84. Zmywary. Skir. Skir. Tym razem brałam to dla taty, bo ja w obecnej chwili za bardzo tego iść nie mogę. Tylko zawartość białka. Bez laktozy. Też takie trafiają. Gruszka, truskawka, waniliowe. Może będę naleśniki robić. Zobaczymy. Rzodkiewka. Kalarepka. Serek. Mam całkiem spoko. Też są dobre. Też jest mega, mega, mega pyszne. Oczywiście ktoś takie lubi. Korniszonki. Nie próbowałam, zobaczymy. Też lubię. Zapach do toalety. Orzechy nerkowca. Ogólnie tej firmy fajne są. Powrotu. Woda gazowana i wyjątkowo, bo będziemy robić podudzie z kurczaka w formie KFC. Takie będziemy robić. I to wszystko praktycznie. Juhu! Już półka jest oficjalnie zamontowana i możemy do niej pakować różności, różności, książości. Myślę, że ta kostka też tam powędruje i zobaczycie, że ta półka po prostu ona będzie za pusta, zrobi się w tym momencie. Zaczniemy sobie pakować od dołu. Tato mówi, Ala, jakbyś pakować, to pakuję do dołu, bo ona jeszcze niby zamontowana, ale sobie jeszcze tak musimy po prostu sprawdzić, czy na pewno będzie stabilna, bo była nieprzykręcana. Więc zacznę sobie, tylko muszę to zabrać. Co ja tu mam? A, ze Smooth the Fruit. Tu dam. To damy. Takie niszowe płyty, których no sporadycznie tam gdzieś słucham. O, teraz mi to poleci wszystko stąd. Opa, no trudno. Ale wiecie co, tutaj na sam dół nie będę dawać, na sam dół dam te filmy. Filmy te też takie, to jest gra, to jest mega fajna gra. Tu wrzucimy, opa, łopa, ale tu wiecie co, ja myślę, że tego wszystkiego nie wypełnię. Nie wypełnię, książek tu ładować nie będę, tylko same raczej, płyty. Boże, co to było, tamta musiała siedzieć z moją paczką, zaraz tą paczkę też otworzymy. Podam te książki i Wam pokażę po prostu, które zamówiłam. Ta molinka. Dobra. Płyty, płyty. Dobra, zaczniemy jeszcze filmy. To damy na bok, to po prostu może będą same książki. Kulary, co tu mam? A, receptę. To. Damy tu fajne, fajne właśnie. Nie powiem, że wyszło takie właśnie troszkę gdzieniegdzie wyższe te półki. Że mogę sobie te filmy tu poukładać.
dam te, bo tego Spidera to raczej bym wolała razem wszystko dać. Oh no, dwie płyty mi tylko wyjdą. Alusia. Hop, tak jest. Chociaż tu na opartego by wyszła jeszcze jedna płyta, ale na hama wciskać nie będę i układamy po kolei płytki. Patrzę, trochę tych płyt mi się uzbierało. I wiecie co, jak zrobię, mam przed pink utwory, to pink dam sobie na jednej półce. Celine Dion dam na innej półce. Po prostu sobie tak poukładam. Tutaj mam Kowalska, tak? Kowalska. Kowalska też ma fajny bednarek. Tutaj, znaczy bednarek nie jest niszowy, ale akurat tak ułożyłam, pokładam kartoniki osobno, takie plastikowe opakowania osobno, widzicie, na to jest Bieber. Ha! Wiecie co, udało mi się go kupić, może bym nie kupił, ale udało mi się za bezcen go kupić. Chyba 5 zł za płytę, a płyta jest naprawdę w idealnym stanie, dlatego zdecydowałam się wziąć go. Możecie się śmiać z tego, bądź nie, ale po prostu wzięłam, mówię, no bo gdzie za 5 zł nie kupię płyty. Bardzo często kupuję w Biedronce takie po 15 zł, 20 zł płyty i po prostu mega fajne, tu też za grosze kupiłam, mega fajne płytki można kupić. To pamiętam, dostałam od koleżanki na urodziny, serdecznie pozdrawiam Cię Paulina. Selinka. Jeszcze mi parę płyt z Selinki brakuje, no ale wiecie co, ja też mam dużo płyt Bajmu i chyba te płyty Bajmu też sobie tutaj dam. Moja płyta w Maroko kupiona, to jest mistrzostwo na targu, żadnych nie ma znaczków ani nic i to jest po prostu drukowane w drukarce zwykłej takiej, no ale cóż, dobra, i układamy, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko ułożę. Kolekcji, co tu mam? Tu mam już trochę pokładane. Ostatnia płyta, którą kupiłam, jest za 15 zł w Biedronce był. I to biorę. Też ma fajne utwory. To sobie go wezmę. Sobie ułożyłam i tak wstępnie sobie myślę, że jeszcze, bo trochę miejsca zostanie. Filmy, muzyka. To taka przerwa, bo będzie na właśnie takie różne płyty, bo tutaj mam jeszcze filmy. Bajm, ale to są kasety. Bajm. Tu mam kostkę Rubika, tu jeszcze dwa miejsca wolne. Tu na dzień dzisiejszy nic nie będę dawać, po prostu będą dwa puste miejsca. A co z tą półką zrobię, gdzie miałam płyty? Pomyślę, czy nie mam tutaj. Tu, w tej szufladzie mam Skazanego na śmierć, całą serię. I zastanawiam się, czy po prostu nie przerzucić. No na razie siedzę po prostu i układam, widzicie, tu jest burdel. Tu też jest trochę burdel, chociaż nie jest źle. Mam tą folię z góry osłonną i zaraz otwieramy wspólnie paczkę. Tylko to muszę ściągnąć, bo nie jestem w stanie. Muszę to po prostu rozciąć, bo inaczej nie otworzę tej paczki. Otwieramy wspólnie paczkę już z tej folii czarnej. Odpakowałam i odpakujemy. Pudełko puste. I tu jest jedno pudełko w formie właśnie takiej turystycznej. Fajnie wygląda. Tak się fajnie nam prezentuje. Myślałam, że to pudełko będzie trochę większe, szczerze. Tak myślałam. O, i tu są też książki spakowane. Zaraz je powyciągam. Zaczniemy od tych tutaj. Jak zorganizować własną podróż do USA? To mnie najbardziej interesowało. O tak. Darmowy. Taki fajny poradnik. Co warto też zobaczyć w Stanach. No. Myślę, że mega. Mega fajna książka. Na pierwszy rzut oka, tak jak przeglądam sobie razem z Wami, nie wiem, czy coś widzicie, czy nie, myślę, że warta polecenia. Mega. Tu pokażę dla osób ciekawych. Gdzie coś widać. Okej. A tu jest cała reszta. Droga 66. Też wydaje się fajna, będę miała co czytać. Alaska i Kanada.
Australia za 8 dolarów. Za 8 dolarów. Tą książkę już miałam, ale tą książkę, taką samą książkę koleżance wysłałam. To czytałam, to już po prostu jest mi znane. I taka książka. I to są wszystkie książki tej całej ekipy Busem przez Świat. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć książek ekipy Busem przez Świat. No i taki kartonik. I to ile kosztowało? 199 już bez przesyłki. Taka fajna paczka. Na razie na tej półce nic nie ruszam. I tak chyba tylko zostanie. Nic tu nie będę dodawać, nic nie będę zabierać. Zobaczymy. Chciałam dać tego skazanego na śmierć, ale teraz jak to tutaj jest, to mi nie wyjdzie. Nie ma szans, bo tego jest naprawdę sporo. To jest cała seria tego filmu Skazany na śmierć. Jak teraz sobie siedzę i przyglądam na spokojnie tą książkę, mogę ją na pewno polecić. Jest mega fajnie wszystko wytłumaczone. I wizy, i loty, jak kupować ubezpieczenia. Mega. Busem przez świat. I tą książkę macie na stronie. Jest mega. Jeśli chodzi oczywiście o plan wakacji do Stanów. Jest tak fajnie wszystko opisane. Wow. Naprawdę. Sobie już obejrzałam troszkę i mega godna polecenia. Tak. I klimat, i pogoda, jakie ciuchy, wiesz, smaki, jedzenie. No wszystko, wszystko no macie tak fajnie opisane. Mega, nie zdziwię się, jak jeszcze jest jakiś czas coś pojawi się fajnego i nowego, bo jest mega fajna ta książka. Na najbliższy czas, na najbliższą kwarantannę mam co robić. Chociaż nie ukrywam, nie jestem fanką książek, ale te książki mają mega, mega fajne. Na pewno chcę sobie je w spokoju po kolei przeczytać. Teraz mi się nie chce, tak sobie wstępnie przejrzałam, jak to wygląda, ale myślę, że przeczytamy. Będzie co czytać. Wow, będzie. Już to ogarnęłam, jeszcze muszę tu parę rzeczy ogarnąć. Też z inputami, tak kurde, wcisnęłabym tutaj te płyty. Zastanawiam się, czy te amerykańskie rzeczy gdzieś nie przenieść. Troszkę albo po prostu na jakiś czas ściągnąć, ale też nie chcę ich ściągać, bo mając te rzeczy, one mnie po prostu mega motywują do dalszych podróży. Lubię na nie patrzeć. Lubię na nie patrzeć, dlatego nie chcę ich chować. Niektóre są mogą być, Boże, jaka taka tandeta, taki szajs, takie coś, ale po prostu lubię na to patrzeć. Po prostu mega mnie motywuje do dalszych podróży. Tak sobie przejrzałam tą książkę, mówię, no, można byłoby coś o Stanach pomyśleć. Tylko to musiałabym z kimś, jak też taką osobą, jak ja, która lubi podróżować. Chociaż taka prawda teraz na internecie jest tyle różnych stron osób, które też tak właśnie chcą podróżować. Chociaż na razie musimy poczekać, niech ten cały koronawirus minie i będzie można coś myśleć. Myśleć. Wiecie co, z jednej strony ja też nie jestem taką osobą, która... nie ma jak to nazwać. Odpowiedzialność sama za siebie? Czy jak to nazwać, bo ja nie jestem taką osobą, która potrafi rzucić zmianę dzień pracy i w sumie zacząć podróżować. Ja raczej do takich osób nie należę, ale aczkolwiek nie powiem, że chciałabym takie coś spróbować. Ale... bałabym się troszkę konsekwencji, bo noga może się powinąć i co wtedy? I tego się najbardziej boję, tak mi się wydaje, taki rodzaj odwagi, bo podziwiam takie osoby, które są w stanie wszystko rzucić i podróżować, chociaż wydaje mi się, że tak większość takich ludzi po prostu pracuje zdalnie, no, bo jednak te pieniądze na podróż trzeba skądś mieć.